Cześć, jestem Filip, witam Was w Fabryce Naukowców i naszym laboratorium. Dzisiaj doświadczenie nieco trudniejsze niż poprzednie. Dzisiaj skonstruujemy starożytny silnik parowy. Co będziecie potrzebowali? Przede wszystkim naprawdę bardzo ważna jest tutaj pomoc kogoś dorosłego, ponieważ będziemy pracować z ogniem. Będziecie potrzebować również puszki specjalnie przygotowanej, powiem o tym za chwilę, palnika gazowego, jakiegoś statywu. Tutaj ogranicza Was tylko kreatywność. Ja generalnie polecam używać klocków. Będziecie potrzebować również sznurka. Więc na początku poproście kogoś dorosłego o przygotowanie puszki. O co chodzi? Puszka musi być zamknięta z góry. Musicie wykonać w niej dwa otwory po przeciwnych stronach. Bardzo ważne jest, żeby te otwory były skierowane w tą samą stronę. To znaczy, jeżeli ten otwór zrobicie w tą stronę, to drugi otwór również musicie zrobić w tą stronę. Musicie pozbyć się zawartości i nalać tam wody. Nie jest to łatwe zadanie, powiem Wam, ale na pewno sobie poradzicie. Nasz sznurek musicie zaczepić za zawleczkę puszki. W ten sposób i powiesić na statywie. Nadszedł moment, w którym znowu potrzebujecie kogoś dorosłego do odpalenia palnika. Puszkę musimy grzać tak długo, aby doprowadzić znajdującą się w niej wodę do wrzenia. Może to zająć chwilkę. I voilà! No więc jak to się dzieje? Skonstruowaliśmy właśnie przed chwilą model. Wydobywająca się z naszej puszki para wprawia ją w ruch, ponieważ jest skierowana w specyficzny sposób. Tak? Jeżeli jeden wylot mamy w tą stronę, drugi w tą stronę, wydobywająca się para sprawia, że puszka może się obracać. Para wodna była używana do napędzania maszyn już w XVIII wieku. To dzięki niej i maszynie parowej wynalezionej przez Jamesa Watta była możliwa pierwsza rewolucja przemysłowa. W maszynie parowej skonstruowanej przez Anglika pod kotłem z wodą znajdowało się palenisko. Następnie z tego kotła rurami para wodna była doprowadzana do prawdziwej turbiny. Tym różni się maszyna parowa od naszej turbiny, ponieważ u nas puszka jest zarówno turbiną, jak i zbiornikiem na wodę. Dobrze, pytacie pewnie, co z tą starożytnością? No więc taką turbinę wymyślił już w pierwszym wieku naszej ery Heron, a więc 1700 lat przed Jamesem Wattem. Niestety, wtedy nie znalazł dla niej praktycznego zastosowania, ponieważ nie była możliwa regulacja prędkości obrotu tej turbiny oraz ma ona względnie niewielką moc. A może w Twojej głowie właśnie zrodził się pomysł, jak wykorzystać starożytną turbinę Herona? Napisz w komentarzu. Zapraszamy oczywiście do lajkowania, subskrybowania, no i obserwujcie nasze wszystkie profile, bo kolejne filmiki pojawią się na nich już niedługo. Na razie! Oh, the possibilities of what I could, oh.